Radio Conchita, Talk FM Euro. Mówimy, nie ma dziadków, nie ma babci. Nie kombinować w krótko żyjących narodach Polska. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, limit składek na ZUS nie zostanie zniesiony. Jest zielone światło brytyjskiego rządu dla wstępnego porozumienia z Unią w sprawie Brexitu. Joanna Skrzypiec. Nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu w najbliższy piątek. Chciała tego Platforma Obywatelska, tak by premier Mateusz Morawiecki, prokurator i prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawili informację o sprawie Komisji Nadzoru Finansowego. Kancelaria Sejmu zaznacza, że aktualny plan zakłada posiedzenie Sejmu w dniach 21-23 listopada. CBA, przypominamy, zaczęło przeszukiwanie siedziby KNF. Wczoraj rezygnację złożył jej przewodniczący Marek Chrzanowski w reakcji na publikację Gazety Wyborczej. Dziennik podał, że przewodniczący KNF miał zaoferować przychylność dla Getin Nobel Banku w zamian za zatrudnienie wskazanego prawnika. Jego wynagrodzenie miało być, tutaj cytuję, powiązane z wynikiem banku i wynosić 1% wartości Getin Nobel Banku, czyli to około 40 milionów złotych. W ciągu najbliższych godzin Marcin Pachucki zostanie powołany na pełniącego obowiązki szefa KNF, zapowiedziała dziś rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Pachucki był dotychczas zastępcą szefa KNF Marka Chrzanowskiego. Z nadzorem finansowym związany jest niemal od początku swojej drogi zawodowej, w trakcie której przeszedł przez wszystkie szczeble w strukturze nadzorczej, tak informuje na swojej stronie internetowej KNF. I informacje te potwierdził szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Powiedział Polskiemu Radiu, że jutro rano w kancelarii premiera Marcin Pachucki odbierze dokument powierzający pełnienie obowiązków szefa KNF-u. Nie będzie zniesienia limitu składek na ZUS. Trybunał Konstytucyjny uznał, że regulacje są niezgodne z ustawą zasadniczą. Z tym orzeczeniem nie zgadza się troje z 12 sędziów, w tym prezes Julia Przyłębska. Trybunał Konstytucyjny zmianami w przepisach zajmował się na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy, którego zdaniem w pracach nad nowelą ustawy zabrakło konsultacji społecznych. Trybunał uznał, że konsultacje były, zauważył natomiast, jak tłumaczył sędzia sprawozdawca Justyn Piskorski, nieprawidłowości podczas prac legislacyjnych w Senacie. Brak zgody na poszczególne rozwiązania legislacyjne należy wyrażać w trakcie obrad, głosując przeciw danemu rozwiązaniu, a nie poprzez niewzięcie udziału w głosowaniu i doprowadzenie do chaosu w obradach. Parlamentarzyści powinni czuć się związani regułami legislacyjnymi narzuconymi im przez konstytucję, ustawy, a także regulaminami obydwu izb. Rozstrzygnięciem tego zagadnienia Trybunał zajął się z urzędu, do czego zdaniem trojga sędziów, którzy zgłosili odrębne zdanie, nie miał kompetencji. Według nich Trybunał jest sądem prawa, a nie sądem faktów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Ponad 200 milionów złotych unijnego dofinansowania otrzyma Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Za te pieniądze placówka kupi najwyższej jakości sprzęt medyczny i wyposaży m.in. oddziały szpitalne, ambulatoria czy bank krwi. W nowej siedzibie placówki w Krakowie Prokocimiu umowę gwarantującą środki podpisali dziś marszałkowie oraz pełniący obowiązki dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. To, co my w tym momencie kupujemy, to są głównie wyposażenie w postaci CyberKnife, tomoterapii, łóżek szpitalnych, rezonansów, są tomografy, są kardiomonitory, są narzędzia chirurgiczne, to wszystko jest po naszej stronie. Będziemy jako pierwsi w Polsce posiadać robot neurochirurgiczny, urządzenie, które pozwala na bardzo precyzyjne operacje w zakresie kręgosłupa, w zakresie mózgu. Według planów nowa siedziba szpitala ma być oddana w maju przyszłego roku. Pierwsi pacjenci będą przyjmowani na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 roku. Brytyjska premier Theresa May uzyskała zgodę rządu na forsowany przez siebie układ w sprawie Brexitu. Wierzy, że ta wstępna wersja umowy była najlepszą, jaką można było wynegocjować, powiedziała tuż po zakończeniu nadzwyczajnego spotkania rządu w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Poprosiła na nim ministrów o zaakceptowanie wstępnego tekstu porozumienia rozwodowego z Unią. To decydujący moment, pozwalający nam na podjęcie kolejnych kroków, powiedziała May w krótkim oświadczeniu wygłoszonym na Downing Street. Zgoda rządu daje zielone światło dla organizacji ewentualnego szczytu unijnego pod koniec listopada. Jeżeli Unia wyrazi zgodę na porozumienie, projekt zostanie przedstawiony brytyjskiemu parlamentowi. Według ekspertów będzie to największa przeszkoda dla premier May. Arytmetyka parlamentarna pokazuje bowiem, że wynik głosowania w parlamencie jest niepewny. Podzieleni w sprawie Brexitu są nawet posłowie rządzącej partii konserwatywnej. Wycieczki do Korei Południowej wracają do internetowej oferty chińskich biur podróży. W marcu ubiegłego roku wprowadzono ograniczenia w organizacji wyjazdów turystycznych.
turystycznych na południe. Ta decyzja była odpowiedzią Chin na rozmieszczenie na terytorium południa amerykańskiego systemu antyrakietowego. I więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza. Spór polityczny między Seulem i Pekinem związany z rozmieszczeniem na terytorium Korei Południowej elementów systemu TAT przeniósł się w ubiegłym roku na płaszczyznę gospodarczą. Władze w Pekinie ograniczyły liczbę cieszących się wcześniej dużą popularnością wycieczek do Korei Południowej. Z ekranów telewizorów zniknęły popularne w Chinach gwiazdy koreańskiego popu, ograniczono emisję równie popularnych południowo-koreańskich seriali. Działania te były wyrazem niezadowolenia chińskich władz, które uznają system TAT za zagrożenie dla własnego terytorium. Stany Zjednoczone przekonywały, że system TAT powstał ze względu na rosnące wówczas zagrożenie ze strony Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i wysoko w Karpatach okresami opady śniegu. Temperatura od 9 stopni do 11. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Środa, 14 listopada, 6 minut po 21. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Nowelizacja ustawy dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS jest niezgodna z ustawą zasadniczą, uznał Trybunał Konstytucyjny. Trybunał pragnie podkreślić, że przedmiotem jego analizy były wyłącznie kwestie związane z przebiegiem prac legislacyjnych. Dymisja, śledztwo i kontrola CBA. Władze państwa reagują na sprawę byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Nie ma tego człowieka już i nie jest szefem KNF-u. Parlament Europejski opowiedział się za wprowadzeniem corocznej oceny przestrzegania praworządności przez wszystkie państwa Unii. Parlament zaproponował, by każdego roku przeprowadzana była oparta na dowodach ocena wszystkich krajów wspólnoty pod kątem przestrzegania wartości europejskich. Co jeszcze? Szczegóły w podsumowaniu wydarzeń dnia. Piotr Wąsza, zapraszam. Polskie Radio 24. Północ, południe. Trybunał Konstytucyjny uznał, że nowelizacja ustawy dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS jest niezgodna z Konstytucją. Jak zaznaczył sędzia Justyn Piskorski, nowelizacja nie naruszyła artykułu 2 ustawy zasadniczej, mówiącego, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Jednocześnie jednak Trybunał orzekł, że jest ona niezgodna z artykułem 7 Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Trybunał pragnie podkreślić, że przedmiotem jego analizy były wyłącznie kwestie związane z przebiegiem prac legislacyjnych, a nie materialna treść ustawy. Trybunał stwierdza, że ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw jest zgodna z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej, jest niezgodna z artykułem 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w pozostałym zakresie Trybunał postępowanie umorzył. Dodajmy, że wspólne zdanie odrębne do tego wyroku zgłosili sędziowie Julia Przyłębska, Zbigniew Jędrzejewski i Michał Warciński. Tymczasem zdaniem przewodniczącego Sejmowej Komisji Ustawodawczej posła Marka Asta z Prawa i Sprawiedliwości rozstrzygnięcie ma charakter formalny. Trybunał, jak mówi polityk, potwierdził bowiem zastrzeżenia do sposobu procedowania ustawy, a nie meritum przepisów. To, co Trybunał podkreśla cały czas, nie rozpatrywał merytorycznej słuszności uregulowania ustawy. Nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego skierował prezydent Andrzej Duda. Zastrzeżenia prezydenta dotyczyły dochowania standardów procesu legislacyjnego, m.in. trybu zaopiniowania ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, Związki Zawodowe i Organizacje Pracodawców. Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek powiedziała, że orzeczenie Trybunału jest bardzo ważnym rozstrzygnięciem. W imieniu pana prezydenta jesteśmy zadowoleni z rozstrzygnięcia, które zapadło przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jest to bardzo ważne rozstrzygnięcie, dlatego że z jednej strony umożliwiło poznanie oceny Trybunału dotyczącej znaczenia konsultacji w procesie stanowienia prawa. Z drugiej strony także pozwoliło rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące oceny kworum czy sposobu ustalenia kworum w Senacie. Kwestia prawidłowości głosowania nad nowelizacją w Senacie pojawiła się podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w końcu października. Chodziło o to, czy było kworum w sytuacji, gdy część senatorów, mimo że była obecna na sali, nie zagłosowała. Sędzia Trybunału Justyn Piskorski przyznał, że to, co nastąpiło po tym głosowaniu, budzi poważne wątpliwości. Brak zgody na poszczególne
poszczególne rozwiązania legislacyjne należy wyrażać w trakcie obrad, głosując przeciw danemu rozwiązaniu, a nie poprzez niewzięcie udziału w głosowaniu i doprowadzenie do chaosu w obradach. Parlamentarzyści powinni czuć się związani regułami legislacyjnymi narzuconymi im przez konstytucję, ustawy, a także regulaminami obydwu izb. Sędzia Justyn Piskorski podkreślał, że aby ustawa była konstytucyjna, na żadnym etapie procesu legislacyjnego nie powinno dochodzić do wątpliwości. Przypomnijmy, że przygotowana przez resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja dotyczyła zniesienia limitu rocznego przychodu 30 przeciętnych pensji, które to zwalnią z opłacania składek emerytalnych i rentowych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Państwo nie zawiodło w sprawie Komisji Nadzoru Finansowego, zapewnia marszałek Senatu. Stanisław Karczewski uważa, że komisja śledcza, która miałaby badać te kwestie, nie jest potrzebna. Powołanie komisji w celu wyjaśnienia okoliczności korupcyjnej propozycji złożonej przez byłego już szefa KNF Marka Chrzanowskiego biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu domaga się opozycja. Zdaniem Stanisława Karczewskiego reakcja państwa była natychmiastowa, a podjęte decyzje absolutnie wystarczające. Pan premier Mateusz Morawiecki nie powiedział tak jak premier Donald Tusk, że Polacy, nic się nie stało, tylko natychmiast doszło do dymisji i nie ma tego człowieka już i nie jest szefem KNF-u. Zobaczymy, jakie będą dalsze czynności. Komisja śledcza jest potrzebna wtedy, kiedy zawodzi państwo. Tu państwo nie zawiodło, tu państwo nie uciekło od odpowiedzialności i natychmiast zostały podjęte decyzje i bardzo intensywne śledztwo, które będzie nadzorowane przez pana ministra Ziobro. Gazeta Wyborcza napisała, że w marcu ówczesny szef KNF zaoferował przychylność dla Getin Nobel Banku za około 40 milionów złotych. Miało do tego dojść podczas rozmowy z właścicielem banku Leszkiem Czarneckim, którą ten nagrał. Według dziennika kwota 40 milionów złotych miała stanowić wynagrodzenie dla prawnika zaproponowanego przez Marka Chrzanowskiego. Minister Sprawiedliwości potwierdza zapewnienie marszałka Senatu i mówi, że śledztwo w tej sprawie będzie bardzo intensywne, zapewnia Zbigniew Ziobro. Mogę państwu powiedzieć, że w odróżnieniu od Amber Gold, gdzie 2,5 roku czekano na wszczęcie postępowania, tutaj to postępowanie nastąpiło niezwłocznie. Zbigniew Ziobro podkreślił, że sprawa Komisji Nadzoru Finansowego łączy się z aferą GetBacku. To śledztwo wiąże się z innym śledztwem. Wspominałem, że tu są sprawy, które się na siebie nakładają. Chodzi o tą wielką aferę GetBacku, która jest w tle. Tam setki pokrzywdzonych złożyło zawiadomienia, wskazując z kolei jeden z banków holdingu, Getin Holding bodaj to się tak nazywa, którym wiodący właściciel jest pan Czarnecki. Wskazywały te osoby, że zostały oszukane przez pracowników tych banków i właśnie przez tą korporację. Jeśli zostanie udowodniona wina szefa Komisji Nadzoru Finansowego, to powinna być wymierzona sprawiedliwa kara, uważa poseł niezrzeszony Marek Jakubiak. Tutaj powinny pójść kary i to dotkliwe kary, i to fizyczne kary, a nie tyli, jaki znowu, że tam ktoś upomnienie albo złożył dymisję. Jeżeli to ma miejsce, to zostanie udowodniona korupcja, powinna być dotkliwa kara wymierzona, sprawiedliwa, tak żeby na przyszłość cała reszta wiedziała, że nie opłaca się, po prostu nie opłaca się. Wie pan, jak jest z policją niemiecką, jak weźmie policja niemieckiej łapówkę, to traci emeryturę. Z automatu, po prostu. Reakcję rządu w sprawie domniemanej propozycji korupcyjnej chwali europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Państwo nie jest z tektury, państwo nie jest z aplikacji. Jest problem, trzeba go wyjaśnić. Państwo reaguje błyskawicznie. O to obywatelom Polski, o to Polakom chodzi. Teraz co do afery. Była afera z jakimiś rzekomymi faszystami na Białoszorym Marszu. Prawda, szukanie z lupą oznak prawicowego ekstremizmu. Następnego dnia, czy następnego dnia pojawia się ta afera, a jutro czy pojutrze będzie kolejna. Myślę, że organy do tego powołane wyjaśnią tą sprawę. W opinii wicepremiera Jarosława Gowina powołanie Marka Chrzanowskiego na stanowisko prezesa Komisji Nadzoru Finansowego było błędem. Niezależnie od tego, jaka będzie prawna ocena działań i zachowań poprzedniego szefa KNF-u, powołując go na to stanowisko, popełniliśmy błąd. A że to jest takie miejsce, w którym jest się poddanym wyjątkowo silnej presji zarówno nacisków, jak i pokus. Rano do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żeryn. Agenci mieli zabezpieczyć dokumentację na potrzeby trwającego śledztwa. I dodajmy jeszcze jedną informację, że już jutro zostanie powołany na pełniącego obowiązki szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marcin Pachucki. Informował o tym Polskie Radio szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Marcin Pachucki, dodajmy, do tej pory był zastępcą przewodniczącego KNF. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Utworzenie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce powinno być przedmiotem dyskusji w ramach NATO, tak uważa amerykański sekretarz obrony. James Mattis spotkał się w Waszyngtonie z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Szef Pentagonu nie złożył jednoznacznej deklaracji, czy popiera stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Przed oficjalną ceremonią powitania przed Pentagonem sekretarz obrony James Mattis potwierdził, że sprawa stałej obecności wojsk USA w Polsce będzie głównym tematem jego rozmowy z ministrem Błaszczakiem. To jest oczywiście kwestia, którą przedyskutujemy ze wszystkimi sojusznikami. Sprawę będziemy omawiać podczas wspólnej wizyty w Brukseli. Mimo kilkukrotnych pytań ze strony polskich dziennikarzy, szef Pentagonu nie zadeklarował, czy popiera utworzenie stałej bazy w Polsce. Pracujemy nad szczegółami. Analizujemy polską ofertę pod kątem wzmocnienia jedności i bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz naszych dwustronnych relacji. Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że w odpowiedzi na polską ofertę Amerykanie przedstawili własne, konkretne propozycje, które teraz zostaną ocenione przez stronę polską. Szef resortu obrony wyraził przekonanie, że podczas rozmów w Pentagonie kwestie dotyczące bazy posunęły się naprzód. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Jacek Raubo z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu pozytywnie ocenił w Polskim Radiu 24 propozycję prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącą utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Jego zdaniem korzystne wrażenie w Waszyngtonie sprawiło powiązanie tej propozycji z gotowością poniesienia określonych kosztów. Wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na administrację, obecną administrację, to tego typu zapowiedzi podparte pewnym aspektem finansowym, konkretnymi kwotami, one mogą nie tyle robić wrażenie, co mogą stwarzać bardzo dobry grunt do dyskusji takiej pragmatycznej o wymiarze również relacji poza kwestiami stricte militarnymi, czyli kwestiach również wymiaru ekonomicznego. Coś, co można zaczerpnąć na przykład z obserwacji relacji Stanów Zjednoczonych ze sojusznikami w na przykład w Azji Południowej i Wschodniej, w wymiarze istnienia tego typu baz tam. Ale niewątpliwie w moim odczuciu to zawsze zależy od narracji, którą stosuje poszczególna administracja amerykańska, prezydencka. W tym przypadku w moim odczuciu jest to ciekawe i dość dobrze skonstruowane. Mówił dr Jacek Raubo, a do rozmowy z ekspertem wrócimy w drugiej części magazynu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której wzywa do corocznej kontroli praworządności we wszystkich państwach wspólnoty. Europosłowie przekonują, że taki mechanizm jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Parlament zaproponował, by każdego roku przeprowadzana była oparta na dowodach ocena wszystkich krajów wspólnoty pod kątem przestrzegania wartości europejskich. Na podstawie tej oceny do krajów miałyby być wysyłane zalecenia. W rezolucji zaznaczono, że procedura praworządności ustawiona przez Komisję w 2014 roku, zastosowana dotąd jedynie wobec Polski, okazała się niewystarczająca do zapobiegania zagrożeniom dla praworządności. Parlament Europejski wspomina też o rosnących obawach w sprawie poszanowania wartości europejskich w innych krajach, na Malcie, Słowacji i w Rumunii. Przypomina też, że również wobec Węgrów uruchomiony został artykuł 7. Rezolucja nie ma charakteru ustawodawczego, jest wezwaniem do działania dla Komisji Europejskiej. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Ponadto Parlament Europejski sprzeciwił się cięciom w budżecie, które mogłyby uderzyć w kraje nowej Unii. Europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. W dokumencie tym sprzeciwili się proponowanym przez Komisję Europejską cięciom w polityce spójności i w polityce rolnej. Największym beneficjentem tych programów jest Polska. Teraz w tej sprawie rozpoczną się negocjacje z krajami członkowskimi. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prawie 4 godziny trwało spotkanie unijnych ambasadorów w Brukseli poświęcone wstępnemu porozumieniu w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Narada zakończyła się bez konkretnych wniosków. O przełomie w negocjacjach brexitowych poinformowano wczoraj, kiedy negocjatorzy z obu stron uzgodnili rozwiązanie dla najbardziej spornej kwestii w tych rokowaniach, czyli granicy brytyjsko-irlandzkiej. W optymistycznym scenariuszu planowano, że jeśli dziś premier Wielkiej Brytanii uzyska akceptację ministrów dla porozumienia, wtedy zielone światło dla przyjęcia przez europejskich liderów dadzą także ambasadorowie i tekst porozumienia zostanie opublikowany. Ale ze względu na przedłużające się posiedzenie brytyjskiego rządu, ambasadorowie zdecydowali, że dłużej czekać nie będą. Dziś zostali jedynie poinformowani o tym wstępnym porozumieniu uzgodnionym wczoraj przez negocjatorów z Unii i Wielkiej Brytanii. Dyplomaci mówią, że nie widzieli dokumentów. Nie jest wykluczone, że ambasadorowie spotkają się jeszcze raz jutro lub w piątek, jeśli z Londynu w najbliższych kilkunastu godzinach będzie zielone światło dla porozumienia.
Gdyby tak się stało, to w poniedziałek zostanie zwołane dodatkowe spotkanie ministrów do spraw europejskich z 27 krajów, których zadaniem byłoby przygotowanie szczytu w niedzielę 25 listopada. Na nim właśnie europejscy przywódcy mieliby zaakceptować porozumienie brexitowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze wiadomość z Londynu. Brytyjska premier Theresa May poinformowała wieczorem, że brytyjski rząd kolektywnie poparł przyjęcie proponowanego tekstu umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wielka Brytania powinna opuścić Unię 29 marca 2019 roku. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Białoruskie władze wydalą z kraju opozycyjną aktywistkę. Posiadające rosyjskie obywatelstwo Hanna Krasulina ma opuścić Białoruś do końca tego miesiąca i przez rok nie będzie mogła tam przyjeżdżać. Działaczka zamierza zaskarżyć decyzję o deportacji. Hanna Krasulina poinformowała media, że wczoraj w stołecznej służbie migracyjnej dowiedziała się, że musi opuścić Białoruś. Formalnym powodem stały się wykroczenia administracyjne, m.in. przejazd bez biletu autobusem komunikacji miejskiej i udział w nielegalnym proteście. Krasulina od 7 lat jest rzeczniczką prasową Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. To czołowe ugrupowanie opozycyjne na Białorusi. Liderzy tej partii uważają, że ich rzeczniczka jest karana za działalność polityczną. Hanna Krasulina ma obywatelstwo rosyjskie i białoruską kartę pobytu ważną do czerwca przyszłego roku. Jej mąż i dzieci mają obywatelstwo białoruskie. Media zwracają uwagę, że uczestniczyła ona aktywnie w kampaniach opozycyjnych kandydatów na prezydenta Aleksandra Milinkiewicza i Jarosława Romańczuka. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończyła się konferencja pod tytułem 1918 rokiem wolności. W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowała ją ambasada RP przy Watykanie. Naukowcy uczelni i 7 ambasadorów państw Europy Środkowej przedstawiło ruchy niepodległościowe w tych krajach i ich drogę ku suwerenności po wybuchu I wojny światowej. Ambasador Janusz Kotański w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że z historii tych krajów, w tym Polski, płyną ważne, bardzo aktualne wnioski. Nikt nie może zmuszać narodów, żeby były razem w jednym państwie. Imperia nie są wieczne, jak niektórzy myśleli. Jest to także nauczka dla nas, będących członkiem Unii Europejskiej. Każde państwo ma prawo iść własną drogą. W konferencji wziął też udział pełniący funkcję ministra spraw zagranicznych Watykanu, arcybiskup Paul Richard Gallagher. Mówił o ważnej roli dyplomacji watykańskiej w procesie odzyskiwania wolności przez kraje Europy Środkowej. Z Uniwersytetu Gregoriana w Rzymie, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. 22 polskich naukowców wróci do kraju w ramach programu Polskie Powroty prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Program ten ma zachęcić polskich naukowców prowadzących badania za granicą do przyjazdu do kraju i oferuje dofinansowanie na badania oraz stworzenie własnego zespołu badawczego. 16 naukowców z programu Polskich Powrotów to przedstawiciele nauk przyrodniczych. Wśród wracających są także inżynierowie, psycholożka i doktor nauk medycznych. Jednym z wracających z Uniwersytetu Yale jest doktor habilitowany Łukasz Brataż. Naukowiec zajmuje się dziedzictwem kulturowym z wykorzystaniem nauk ścisłych. W Polsce będzie realizował projekt dotyczący wpływu spękań na wrażliwość warstwy malarskiej. Te spękania, one mają w sobie informacje zarówno o materiałach, które artysta używa do tworzenia obiektów, ale także mamy informacje o historii środowiskowej tych obiektów. Powroty to wyzwanie nie tylko dla nauki, ale i dla państwa, ocenia wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Musimy stworzyć warunki, żeby jak najwięcej tych naukowców, którzy rozjechali się po najlepszych uniwersytetach całego świata, chciało wrócić do Polski. W ramach programu do Polski wrócą naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Singapuru, Francji, Hiszpanii, Austrii czy Włoch. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W najbliższych 2 latach powstanie i zostanie wdrożony nowy system poboru opłat na drogach krajowych. Projekt przedstawili ministrowie cyfryzacji i infrastruktury. Marek Zagórski i Andrzej Adamczyk poinformowali, że prace nad nim już się rozpoczęły. Według założeń system będzie w stanie rozwiązać problem kolejek na bramkach ręcznego poboru opłat, a szczegóły zna nasz reporter Michał Fabisiek. Nowy system poboru opłat ma być przede wszystkim nowoczesny, poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jego nowoczesność ma polegać na tym, że ma być funkcjonalny zarówno dla użytkowników, łatwy w obsłudze i zrozumiały, ale także ma zapewniać i gwarantować
wszystkie te funkcjonalności, na których zależy organom państwa odpowiedzialnym za funkcjonowanie ruchu drogowego w Polsce. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że 2 listopada strona publiczna przejęła nadzór nad systemem poboru opłat od pojazdów powyżej 3,5 tony poruszających się drogami krajowymi. Płynnie przejęliśmy pobór opłat. Na dowód tego informacja, że do 12 listopada na równy Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło ponad 36,6 mln zł, czyli płaty odbywają się płynnie, nic im nie zagraża. Minister Adamczyk podkreślił, że dzięki przejęciu obecnego systemu możliwe będzie wdrożenie nowego. Nowy system poboru opłat to system, który będzie wykorzystywany szczególnie dla podniesienia bezpieczeństwa na drogach krajowych. Także mamy nadzieję, że będziemy mogli zaproponować koncesjonariuszom administrujący autostrady jednolity, nowoczesny, bezproblemowy, jeżeli chodzi o zatory na punktach poboru opłat, system. Dyrektor Instytutu Łączności Jerzy Żurek poinformował, że prace nad systemem będą realizowane w kraju przez jednostki państwowe przy użyciu technologii rekomendowanych przez Komisję Europejską. System będzie wykorzystywał odkład geoinformacyjny, czyli mapy cyfrowe. Planujemy wykorzystywać tak zwane cyberbramownice, czyli obszary definiowane, gdzie rozpoczyna się odcinek płatny, gdzie się kończy, co będzie tak naprawdę ułatwiać definiowanie tych obszarów. Żeby to wszystko było szczelne, dobrze działało, musi i będzie wykorzystywana w tym systemie zaawansowana analityka, a także monitoring wideo. Nowy system będzie kompatybilny ze standardami kreowanymi w Unii Europejskiej. Dodam, że od 3 listopada nowym operatorem krajowego systemu poboru opłaty za przejazd po wyznaczonych odcinkach dróg krajowych aut o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony jest Generalna Inspekcja Transportu Drogowego. GITD stał się także właścicielem poszczególnych elementów wchodzących w jego skład, w tym elektronicznego poboru opłaty viaTOLL. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Dodajemy, że nowy system powstaje w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Chodzi o wykorzystanie technologii satelitarnej i transmisji danych w systemach komórkowych i big data. I to już wszystko w pierwszej części wieczornego podsumowania wydarzeń dnia. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy, trzeba kupić. Zakupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Mamy niskie ceny, Media Expert. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak. Trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. A Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, jak i tymi dziadami. Reklama nie! Pomaga u Gazety Wyborczej. Dziennik opisał propozycję korupcyjną, jaką miał złożyć właściciel Getin Nobel Banku Leszkowi Czarneckiemu. Premier Gowin odniósł się do sprawy w czasie konferencji prasowej. Niezależnie od tego, jaka będzie prawna ocena działań i zachowań poprzedniego szefa KNF-u, powołując go na to stanowisko, popełniliśmy błąd. Znaczy, to jest takie miejsce, w którym jest się poddanym wyjątkowo silnej presji zarówno nacisków, jak i pokus. Były przewodniczący KNF Marek Chrzanowski podjął kroki prawne w związku z fałszywymi, jego zdaniem, publikacjami o składaniu propozycji korupcyjnej. Były szef instytucji podtrzymuje swoje pierwsze deklaracje, mówi rzecznik KNF Jacek Barszczewski. Były przewodniczący podjął już stosowne kroki prawne w celu wyjaśnienia tej sprawy. Do twierdzenia podtrzymuje także, że to była rzeczywiście próba szantażu i zdyskredytowania go w oczach opinii publicznej. Zgodnie z oświadczeniem, któreśmy złożyli, podtrzymuje to, że żadnej takiej propozycji nie było. W ciągu najbliższych godzin Marcin Pachucki zostanie powołany na pełniącego obowiązki szefa KNF, zapowiedziała dziś rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Był dotychczas zastępcą szefa KNF Marka Chrzanowskiego. Nowy
nowelizacja ustawy dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS jest niezgodna z konstytucją, tak uznał Trybunał Konstytucyjny. Trybunał orzekł, że jest niezgodna z artykułem 7 Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, wyjaśnia sędzia Justyn Piskorski. Trybunał pragnie podkreślić, że przedmiotem jego analizy były wyłącznie kwestie związane z przebiegiem prac legislacyjnych, a nie materialna treść ustawy. Trybunał stwierdza, że ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw jest zgodna z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej, jest niezgodna z artykułem 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w pozostałym zakresie Trybunał postępowanie umorzył. Nowelizację skierował do Trybunału prezydent Andrzej Duda. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności zniesienia limitu składek na ZUS jest bardzo ważnym rozstrzygnięciem, mówi podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Anna Surówka-Pasek. W imieniu pana prezydenta jesteśmy zadowoleni z rozstrzygnięcia, które zapadło przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jest to bardzo ważne rozstrzygnięcie, dlatego że z jednej strony umożliwiło poznanie oceny Trybunału dotyczącej znaczenia konsultacji w procesie stanowienia prawa. Z drugiej strony także pozwoliło rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące oceny kworum czy sposobu ustalenia kworum w Senacie. Aby ustawa była konstytucyjna, na żadnym etapie procesu legislacyjnego nie powinno być wątpliwości, zaznaczał sędzia Piskorski. Trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą Szczepimy, bo myślimy. Jej pomysłodawcy chcą wprowadzenia obowiązku sprawdzania szczepień dzieci przed przyjęciem ich do przedszkola i żłobka. Szczegóły Aleksandra Skrago. Jeśli uda się zebrać 100 tysięcy podpisów, do Sejmu zostanie złożony obywatelski projekt ustawy, zgodnie z którym przyjęcie dziecka do żłobka i przedszkola będzie możliwe tylko jeśli wcześniej przeszło obowiązkowe szczepienia ochronne. Podpisy zbierane są m.in. w Olsztynie, mówi Ewa Zakrzewska z Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Rady Lekarskiej. Uważam, że to jest jakiś taki czarny okres w Polsce, jeżeli chodzi o świadomość ludzi co do szczepienia. Wiele osób wierzy internetowi i uważa, że te szczepionki im zaszkodzą. Jeśli obostrzenia dotyczące przyjmowania dzieci do przedszkoli czy żłobków nie wejdą mocą ustawy, miasto może samo wprowadzić podobne regulacje. Jeżeli liczba dzieci nieszczepionych będzie stale rosła, coraz większym zagrożeniem będą choroby, które od lat już nie występowały, alarmują lekarze. Taką chorobą w Polsce jest odra. W 80% gmin palenie śmieciami nie jest karane. Tak wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Analiza systemu kontroli palenisk domowych wskazuje także na dysproporcje w wynikach przeprowadzonych kontroli w gminach miejskich i wiejskich. Obowiązek kontroli palenisk domowych spoczywa na urzędnikach, którzy nie są uprawnieni do wystawiania mandatów. Natomiast w gminach na prawach powiatu kontrole przeprowadzają strażnicy miejscy, wyjaśnia Anna Dworakowska z Alarmu Smogowego. W województwie mazowieckim w 2017 roku w gminach ze strażą przeprowadzono około 12 tysięcy kontroli, natomiast w gminach bez straży jedynie 61 takich kontroli. Organizacja chce wystosować pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o jak najszybsze podjęcie prac nad reformą kontroli palenia śmieci. Polacy w Moskwie uczcili setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Ambasada Rzeczypospolitej oraz Instytut Polski zorganizowały uroczysty koncert w Muzeum Aleksandra Puszkina. Otwierając koncert, ambasador Rzeczypospolitej w Rosji Włodzimierz Marciniak przypomniał historię walki naszego narodu o odzyskanie wolności i przywrócenie niepodległości. Wspominamy wielkie dokonania naszych przodków, dlatego że stanowią one zobowiązanie wobec przyszłości. Powinniśmy dbać o to, aby darem wolności mogli się w pełni cieszyć wszyscy jej obywatele. Dlatego chcemy uczynić nasz kraj bardziej zamożnym i bezpiecznym w rodzinie narodów europejskich. Włodzimierz Marciniak wskazał na zasługi 100 tzw. ojców niepodległości, wymieniając m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa i generała Józefa Hallera. Wieczór poświęcony setnej rocznicy odzyskanej przez Polskę niepodległości uświetnił koncert kwintetu jazzowego pod kierownictwem Wojciecha Masolewskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz informacje ze sportu Andrzeja Janiszka. Agnieszka Radwańska zakończyła sportową karierę. Polka poinformowała o swojej decyzji za pomocą mediów społecznościowych. Zaskoczenia nie ukrywał lider światowego rankingu tenisistów Serb Novak Djokovic. Szczerze mówiąc, to niespodzianka.
Nie wiedziałem, że to nadchodzi. Cóż, zdecydowała, że nie będzie już rywalizować na korcie. Życzę jej wszystkiego najlepszego w przyszłych życiowych przedsięwzięciach. Pamiętam ją i myślę, że wielu ludzi tenisa jako jedną z najsprytniejszych zawodniczek, jakie widziałem. Wielka różnorodność, nie miała wielkiej broni, potężnych uderzeń, jak na przykład Serena, serwis i forehand. Po prostu świetnie przewidywała zamiary rywalek, dobrze wykorzystywała siłę uderzeń przeciwniczek, podcinała piłki, grała skoki, co nie ogląda się zbyt często. Właśnie dlatego odniosła taki sukces. A Dziokowicz pokonał dzisiaj w londyńskim turnieju Masters Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-4 i 6-1. To drugie zwycięstwo Serba i pierwsza porażka Zwieriewa. W grze deblowej Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali z Francuzami Nicolasem Mavitem i Pierrem Ikerbertem 2-6, 4-6 i mają już tylko teoretyczne szanse na awans do półfinału. W drugim meczu grupy A Amerykanie Mike Bryan i Jack Sock pokonali Austriaka Olivera Maracha i Chorwata Mate Pawicza 6-4 i 7-6. W piątek Kubot i Melo będą rywalizować właśnie z Marachem i Pawiczem. Deweloper z Rzeszów pokonał Pałac Bydgoszcz 3-1 w spotkaniu trzeciej kolejki ekstraklasy siatkarek. Najlepszą zawodniczką spotkania wybrana została atakująca zespół z Rzeszowa Katarzyna Zalczyńska-Król. W innych meczach łódzki klub sportowy wygrał z Legionowią 3-0, a Radomka uległa Chemikowi Police 0-3. Właśnie Chemik prowadzi, ma 9 punktów, drugi jest ŁKS, a trzeci Deweloper z 2 punkty mniej. Jutro w Gdańsku towarzyski mecz polskich piłkarzy z Czechami. Skrzydłowy reprezentacji polskiej Kamil Grosicki przestrzega. To na pewno będzie bardzo ciężki mecz. Zawsze w meczu z Czechami zawsze nam się grało ciężko. Akurat ostatni mecz wspominam miło, bo wygraliśmy 3-1, strzeliłem bramkę, więc takim nastawieniem tak samo podchodzę do tego meczu. Jest to bardzo ważny dla nas mecz, mimo że to jest tylko mecz towarzyski, ale my potrzebujemy zwycięstwa, potrzebujemy mentalnie uwierzyć w swoją możliwości, bo już nieraz pokazywaliśmy, że potrafimy grać na wysokim poziomie. A więcej o sporcie w Kronice o 22:33. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 21 minut będzie 22. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Utworzenie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce powinno być przedmiotem dyskusji w ramach NATO. Tak oświadczył amerykański sekretarz obrony James Mattis po spotkaniu w Waszyngtonie z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Szef Pentagonu nie powiedział jednak wprost, czy popiera stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Z kolei minister Mariusz Błaszczak poinformował, że w odpowiedzi na polską ofertę Amerykanie przedstawili własne, konkretne propozycje, które teraz będą ocenione przez jego resort. Wyraził też przekonanie, że podczas rozmów w Pentagonie kwestie dotyczące amerykańskiej bazy posunęły się naprzód. Negocjacje i wojskową współpracę Polski z USA w Polskim Radiu 24 komentował dr Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiał z nim Krzysztof Grzebowski. Panie doktorze, jak odbierać tę zapowiedź Jamesa Mattisa, sekretarza obrony, o tym, iż tak naprawdę kwestia przyszłości tego projektu, czyli amerykańskiej bazy w Polsce, no, będzie zależeć tak naprawdę od, jak rozumiem, zgody czy też przychylności wszystkich sojuszników w ramach NATO? No bo temu zapewne ma służyć ta dyskusja, o której mówił sekretarz obrony. Znaczy, ja bym to rozpatrywał w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to jest rzeczywiście format natowski i tutaj nie po to Stany Zjednoczone inwestują olbrzymie pieniądze oraz inwestują też pewną energię polityczną w reformowanie, dokonywanie pewnych zmian w obrębie NATO, żeby Sojusz Północnoatlantycki stawał się skuteczny i w wymiarze, bym powiedział, artykułu 5, ale też w tych działaniach poza artykułem 5, w wymiarze, bym powiedział, tych działań podejmowanych w operacjach innego typu niż tylko i wyłącznie zabezpieczenie terytorium państw członkowskich, żeby dzisiaj powiedzieć, że wracamy, nie wiem, do jakiegoś wymiaru bilateralnego i rozmontowujemy to w takim wymiarze konkretnych państw. A drugi z elementów, druga kategoria, to jest pewna technika działania Waszyngtonu, o której uczymy się, którą uczymy się postrzegać dopiero w moim odczuciu teraz bardzo mocno, bo my raz po raz się spotykamy, tutaj również w tym studiu dyskutujemy o wymiarze pewnych relacji amerykańsko-polskich, szukając jakiegoś takiego momentu przełomowego. Zwróćmy uwagę, jak długo trwa podejmowanie, ten proces podejmowania decyzji w kluczowych, strategicznych dla Stanów Zjednoczonych tutaj decyzjach w takich interesach właśnie wojskowych. Więc
jednej strony to jest ta technika, ten uśmiech tutaj sekretarza Matisa, który no, powiedział to, co powiedział i wszyscy szukamy jakiegoś, szukamy tej głębszej odpowiedzi. A z drugiej strony, no mówię, ten sposób patrzenia na świat również przez format natowski, który no, nie po to się zmienia, żeby on zaczął być, jakby to być rozsądzany od wewnątrz. Dopiero co Rzeczpospolita zamieściła wspólny list pani ambasador USA w Warszawie, Georgette Mosbach i ambasadora Polski w Waszyngtonie, pana Piotra Wilczka, którzy pisali o tym, że Pentagon i Kongres rozważają zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. No i przy okazji no, ten list został niejako potraktowany jako taka nieformalna zapowiedź tego, że jednak jest zielone światło dla tej inicjatywy i że Amerykanie raczej być może no, w dłuższej perspektywie czasu, ale jednak są przekonani, że taka baza w Polsce powinna powstać. Pana zdaniem takie wnioski są na wyrost w tej chwili? Znaczy może nie tyle na wyrost. Ja zawsze uważam, że państwo takie jak Polska powinno być przygotowane w kilku aspektach, w kilku scenariuszach rozwoju sytuacji, wynikającej nie tylko z pewnych elementów regionalnych, pewnej zmiany architektury bezpieczeństwa europejskiego, tego naszego otoczenia bezpośredniego, ale również w kwestiach zmian zachodzących u naszych partnerów, żeby nie być zaskoczonym pewnymi decyzjami. No i tutaj chyba kluczowym elementem w odpowiedzi na temat bazy amerykańskiej, tak, a przypomnę jeszcze kwestię Redzikowa, bo zapominamy o tym bardzo często, tej nowej bazy określanej medialnie jako Fort Trump. To jest pytanie, czego my oczekujemy, czego oczekują Stany Zjednoczone i wydaje mi się, że w tych szczegółach, które często wykraczają poza samo hasło Fort Trump, leży dzisiejsza duża praca, którą wykonują dyplomaci, wojskowi, ministrowie, ale również osoby, które, ja często powtarzam, osoby, które znajdują się poza aparatem państwa, a są na przykład, mają zdolność do przekładania pewnych koncepcji na płaszczyźnie amerykańskich think tanków, które obudowują po stronie amerykańskiej, trzeba to podkreślić, rola think tanków, rola analityków jest olbrzymia i my ją trochę bagatelizujemy. No właśnie o to chciałem spytać. Tak, na ile my skutecznie tę drogę wykorzystujemy? Bo oczywiście, tak jak pan wspomniał, jedną możliwością to są te kontakty bezpośrednie pomiędzy politykami, dyplomatami, a drugą kwestią to jest lobbowanie. No, coś, co w Stanach Zjednoczonych jest praktyką uskutecznianą od wielu, wielu lat. U nas no, słowo lobbowanie kojarzy się średnio. Znaczy u nas tragicznie kojarzy się słowo, ma on jakiś taki periatywny wymiar, a jak się spojrzy na geografię Waszyngtonu, to się można jakby dowiedzieć i zdziwić, jak istotny jest wymiar analiz podejmowanych nie przez naukowców, którzy znajdują się w takich stricte ośrodkach uniwersyteckich, ale przede wszystkim tych, którzy pracują na rzecz różnego typu analiz zapotrzebowania zarówno na rynku komercyjnym, jak i w tej strukturach około państwa, czy też państwowych. I wydaje mi się, że ta dyskusja, nie chciałbym mówić o tym konkretnym przypadku, dlatego że pamiętajmy, że to trwa, tak, to się toczy. Ja zawsze wolałbym mieć trochę dystansu, żeby... Także dużo niespodzianek. Ale niewątpliwie to... ...dbanie o dobro wspólne. Dobro, które ma mieć zakorzenienie właśnie w Bogu i o to dobro, czyli politykiem jest ktoś, kto dba o to dobro, tak. Ale dobro nie jakieś relatywne, nie jakieś właśnie dla niektórych dobrem może być, prawda, zabicie dziecka albo zabicie osoby starszej, która już jest na przykład, czy też niepełnosprawnych, prawda. My wiemy, że sytuacje są już w tej chwili wystawy różnych sprzętów do zabijania w Holandii czy jeszcze w innych krajach. I to dobro relatywne to nie chodzi o to dobro relatywne, tylko o to właśnie ucznia Chrystusa w polityce, czyli polityka dobro wspólne, ale dobro, którego jakby źródło i definicja jest bezpośrednio wynika z przykazań i Ewangelii. No właśnie, panie profesorze, ja tutaj wejdę jeszcze w słowo, bo wątków jest dużo, trudno, żebyśmy powtarzali całą audycję telewizyjną, ale powiem tak tytułem pewnego takiego spojrzenia obiektywnego. Takich prób udanych jest bardzo dużo tworzenia takich skupisk świętych biarni, które mamy, to stowarzyszenie, prawda, Opus Dei, przez świętego założone, gdzie mówi się, że tamci numeriariusze, prawda, są obecni w świecie biznesu, w nauce, w kulturze, poznaje się ich po właśnie pięknych garniturach, białych, wykrochmalonych koszulach ze spinkami, ale
Oznaczają się oni pobożnością, modlitwą, obowiązkowością i tak dalej. Też mają swoje miejsce. Też ma swoje miejsce na przykład też przeróżne też stowarzyszenia przy zgromadzeniach, tzw. laika, prawda? Redemptoryści tytułem w porządku też współpracują ze świeckimi. Mamy Macie. Macie. Się modli. Szumana. Która też ma taką swoją tą ten przyczółek taki intelektualny. Szuka argumentów nie kontra, ale albo też za, prawda? W obronie wiary chrześcijańskiej, dające argumenty po to, że chrześcijanin ma prawo głosu, ma prawo być ważnym w życiu społecznym, nie może się chować za jakieś okopy, prawda, za jakieś tam kamienne mury. No po prostu dlaczego? Bo chrześcijaństwo od początku jest związane z Europą. Jesteśmy zbudowani, chrześcijaństwo jest wbudowane w nasz kod genetyczny, do DNA, prawda, historyczne, społeczne. Tylko że czasem jesteśmy zakrzykiwani. Ja myślę, że to nie chcę być teraz odebrany jako obrazoburca, jakiś, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że no, by się sprzedał taki, prawda, katolicki Sorosz. To brzmi jak diabeł, w sutannie albo w Komży, ale nie, no chodzi o coś takiego człowieka, który byłby, miałby środki, miałby możliwości i zarazem, prawda, dokładał, że Sorosz, diabeł. No to paliwo, prawda, chrześcijanom, katolikom szczególnie, bo ktoś, Kościół katolicki najbardziej w Europie jest atakowany, niszczony. Chociażby teraz, no, ja wiem, że trzeba się bić w piersi i grzechy popełniają wszyscy, jesteśmy grzeszną wspólnotą świętej instytucji, ale to się zauważy. Panie profesorze, zanim jeszcze pana zapytam, to tutaj mam też fragment tego wystąpienia pana profesora z Kulu Ptaszka, Rafała. Pozbawiona duchowego przewodnictwa Kościoła kultura europejska pogrążyła się w kryzysie w niektórych krajach. Kryzysie tym dotkliwszym i trudniejszym do przezwyciężenia, że dotyczącym sfery wartości. Kardynał Ratzinger swoją opinię na temat kryzysu formułuje następująco, jeszcze zanim był papieżem. To widoczne zmęczenie Europejczyków, fizyczne i biologiczne, jest pewnością wyrazem zmęczenia ideowego i duchowego. Jest dowodem, że Europa nie ma już wiary w wartości, które stworzyły ten kontynent. Przede wszystkim zaś świadczy o egoizmie polegającym na chęci życia tylko dla siebie. Ufam, że proces ten nie jest nieodwracalny. W historii zawsze mogą się zdarzyć niespodzianki. No niesamowite, każde zdanie jest prawdziwie sprawdzające się, zmęczona fizycznie, biologicznie, no bo brak spójności rodzin, prawda, łączności rodzin, brak dzieci. Przypada ile dzieci na jedną matkę. Związki rozpadające się, małżeńskie, rodzinne. Żyjemy ponad milion osób w Wielkiej Brytanii, nie miała z nikim kontaktu wzrokowego, nie rozmawiała z nikim poprzez rok. Podobno jest ministerstwo do spraw braku komunikacji w Wielkiej Brytanii, więc rozbicie, rozczłonkowanie społeczeństwa, to zmęczenie, no i egoizm, czyli konsumpcja. Ja się liczę, moja wygoda w czasy, wygodne mieszkanie, kosztem nawet tego, żeby no, dziecko zabić, zanim się urodzi, albo staruszka otruć, bo to jest otrucie, albo prawda, nie dać mu lekarz, żeby umarł szybciej, prawda? To są te bolączki. Ale mówiliśmy, że tutaj Instytut Szumana mówi, żeby nie narzekać, nie stękać, nie jękać, tylko szukać argumentów, o nich mówić i budować zawsze pozytywnie, prawda? Że wychodzimy poza problem, a nie wchodzimy pod ziemię. Tak, tutaj no, ojciec powiedział, tak, jest oczywiście te różne grupy, Rodzina Radia Maryja i tak dalej, to są piękne dzieła i one są, można powiedzieć, ważne niezwykle i to jest jakby, to są takie przykłady, które pokazują, że odnajdują się ludzie, którzy się skupiają wokół tych, no, określonej misji, określonego talentu. Ja chciałbym w tym kontekście też właśnie powiedzieć, że na gruncie takiej, ale jednak proszę zauważyć, że w tym wszystkim jest pewna, ten proces odchodzenia od korzeni chrześcijańskich, on następuje. Czyli jakby można powiedzieć, ta skumulowana siła różnych funkcjonujących społecznie osób w różnych grupach też chrześcijańskich, katolickich, nie tylko w Polsce,
wyraźnie jest za słaba, skoro ten proces postępuje. Ta sytuacja się pogarsza, jeśli chodzi o to odchodzenie, o ten stan, o kondycję chrześcijaństwa. I powstaje pytanie w takim razie, które czynniki, obszary są właśnie te kluczowe, które determinują, które głównie wpływają na to, że mimo tych właśnie prac czy misji, tak jak tu ojciec wymienił, czy Radia Maria, czy właśnie tych wspólnot wokół, czy też wszystkich innych, tutaj oczywiście wszystkie one są bardzo ważne, ale z perspektywy tego takiego ogólnej sytuacji, one wydają się być, można powiedzieć, niewystarczające. I teraz jeśli popatrzymy na, ja jeszcze raz wrócę do V wieku, świętego Benedykta, tam już 5 lat chrześcijaństwo, prawda, które wydaje się już dość mocne, ale pojawia się sytuacja, która wymaga pewnego nadzwyczajnego działania. Tym nadzwyczajnym na pewno były zakony benedyktyńskie. Dalej, jeśli dobrze, 11 czy święty Franciszek. W pewnej sytuacji w Kościele, która można powiedzieć jest, ma jakby różną kondycję, mówiąc tak dyplomatycznie, różne wojny toczące się z, prawda, tam we Włoszech, prawda, i nie tylko, pokazują, że jest jakaś sytuacja, która jakby mimo wysiłku wszystkich innych wymyka się spod kontroli. Po prostu idzie to w kierunku bardzo złym i niebezpiecznym. Tak można by w pewnym sensie chyba powiedzieć trochę o roli, jaką odegrał święty Franciszek i później upowszechnianie się w wielkiej skali rozwój właśnie zakonów franciszkańskich. I dzisiaj wydaje mi się, że można by powiedzieć o, czy zadać sobie pytanie, co jest tym takim czynnikiem, na który powinniśmy mieć wpływ i który, nad którym, przepraszam, tak trochę technicznie powiem, nie panujemy. No to jest właśnie cały układ regulacyjny w jakby władzy w Brukseli, który, można by powiedzieć, nie jest pod wpływem chrześcijan. Rocco Buttiglione, taki właśnie włoski polityk, który wiele lat wstecz, kiedy podejmował działania, czy wypowiadał się na temat obrony życia w Parlamencie Europejskim, został wyrzucony z funkcji komisarza, chyba z tego co pamiętam. No i powstaje pytanie, gdzie byli chrześcijanie w tamtym czasie, gdzie byli katolicy, a przypomnę, to chyba dokładnie wypada w tym czasie, kiedy w Parlamencie Europejskim większość to była chadecja, to znaczy większość, która była w stanie przegłosować, która mogła nie dopuścić do tej sytuacji. A zatem można by powiedzieć, no zadać sobie pytanie oczywiście, czy ta chadecja to byli chrześcijanie, no ale wydaje się, że chyba tak. Więc z nazwy chrześcijanie, z nazwy, nie. Mamy taką sytuację, która wymaga, że tak powiem, na którą trzeba wpłynąć. I teraz Schumann, teraz wrócę do Schumana. Właśnie, ale jeszcze powiem, bo w ogóle chadecja stała się jakąś taką źródłem kpin. Powiem, chadecja we Włoszech, chadecja w Niemczech, to jest chrześcijańska demokracja, jest niby najbardziej coś powinno być pięknego, bo demokracja, czyli wybór ludu i tak dalej, i chrześcijaństwo, czyli coś z wybrane wartości i tak dalej. A wiemy, że na przykład najwięcej afer finansowych, przekupstwa, korupcji jest związane z chadecją włoską. Rządy Andreottiego i tak dalej, te pranie pieniędzy. W Niemczech no może mniej jest korupcjonogenne, ale wiemy, że z wartościami chrześcijańskimi ma tak jak pan profesor, nie wiem, z Talmudem albo ktoś. Więc ja mówię, no w tym sensie, że to się okazuje, panie profesorze, właśnie w słowo, ale wracamy do Roberta Schumana, że granica biegnie w sumieniu, sercu człowieka. I że będzie sumienie ukształtowane, nie mówimy serce, też przerobione przez to serce, no, uczuciowe wartości, źródło wartości według rad ewangelicznych, według przykazań, to będzie dobrze. To człowiek nie musi mieć
takiej czy takiej legitymacji, bo będzie tu jego. Polityk, który będzie miał uformowane sumienie, możemy być pewni, że on zda egzamin. Nawet, że będzie w ugrupowaniu jakimś takim, no nie za bardzo głośno mówiącym, że jest za wiarą. Chociaż lepiej by tak było, żeby był w takim ugrupowaniu. To wszystko, co ojciec powiedział, jest słuszne i prawdziwe, ale tu jakby rozpoczniemy pewną taką debatę z ojcem. Mianowicie powstaje pytanie, jak właśnie takich ludzi zgromadzić, czy jak utworzyć właśnie siłę oddziaływania. Tu jeszcze raz wrócę do świętego Franciszka, tak? To święty Franciszek, stając się liderem, jakby rozpoznając pewną sytuację, zauważa skalę tej misji. Najpierw idzie sam, ale on przyciąga ludzi, organizuje, tworzy tak, pewne wojsko. Ale pan święty Franciszek nie kupuje swoich uczniów, naśladowców, mówiąc, słuchajcie, macie po sakiewce dukatów i macie wałek tego materiału, bo ojciec sprzedaje, prawda, Bernardone. I chodźcie ze mną i ogłoście mnie świętym, wspaniałym człowiekiem. Róbcie meetingi, róbcie spotkania i mówcie, że jestem najlepszym duchownym zakonnikiem w Europie. Tylko on żyje tak, jak żyje. Prawdziwie modli się, jest prawdziwie ubogi, prawdziwie pobożny, prawdziwie żyje życiem Bożym i staje się zauważonym przez tych, którzy mówią, chcemy i za tobą, prawda? Dlatego Pan Jezus był Bogiem i podchodzi, mówi, pójdź za mną. Nie Bogiem, tylko Synem Bożym. Po co to kręcić? Apostołowie pierwsi. Nie ma potrzeby, żeby kręcić. Właśnie zmieszałem, że... Dobra, przerwa.